Cześć kochani, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Witajcie w nowym filmie o zestawach japońskich do robienia słodyczy. To jest znowu właśnie Poppin Cookin z firmy Kreacje, chyba tak to się czyta. I zobaczcie, że to co tutaj mamy wygląda jak hamburger, ale to jest chyba coś słodkiego, bo bardziej przypomina jakieś ciasto albo może naleśniki. Oprócz tego mamy jeszcze uroczego niebieskiego szczeniaczka i pandę, także prześliczną. Wszystko wygląda bardzo kolorowo, bardzo pięknie. Zobaczcie, że mamy 5 chyba różnych kolorów tej plasteliny. Oczywiście ja nie rozumiem, co tutaj jest napisane. Także znowu będę się wzorowała tylko na tych tutaj obrazkach. Chyba nie będziemy tego gotować, bo nie ma tutaj żadnej mikrofali, symbolu mikrofali, tak jak w niektórych zestawach już to było. I właśnie zaraz zobaczymy, co jest w środku w opakowaniu. Będą jakieś foremki, tak tam było pokazane. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest Poppin Cookin, to są takie miniaturowe słodycze albo inne jedzenie do zrobienia samemu. Oczywiście jest to jadalne i robienie tych zestawów sprawia wiele radości. Wszystko jest bardzo urocze i zawsze te zestawy są podwójnie zapakowane. Najpierw w kartonie, a potem w takiej folii kolorowej, która często jest też częścią tego zestawu. Musimy coś z tego opakowania wyciąć i potem właśnie położyć gdzieś, utworzyć, albo czasami opakowanie też jest foremką. Ale to bardzo ładnie pachnie taką gumą do żucia i też wygląda trochę jak guma do żucia. I jest całkiem, całkiem twarde w dotyku. I właśnie z tej plasteliny takiej jadalnej będziemy formować nasze jedzenie, nasze słodycze. Mamy tutaj niebieską, różową, żółtą i białą taką plastelinę. I właśnie będziemy z niej coś zaraz przygotowywać. Farby będziemy mieszać, to jest chyba taki pierwszy zestaw, w którym będziemy mieszać kolory. Tutaj mamy kolorową posypkę do tego naszego jedzenia. Posypka jest cukrowa. I tutaj mamy jeszcze czarną albo brązową modelinę, plastelinę pachnącą gumą do żucia. Już się na to bardzo cieszę, na robienie tego zestawu. I tutaj mamy patyczek drewniany. I tutaj mamy właśnie foremki. Zawsze w tych foremkach i mieszamy, i formujemy to, co będzie potrzebne. Mamy tutaj jakieś gwiazdki, chmurki, twarze jakieś. A może to jest tylko dekoracja? No zobaczymy. Zapraszam Was na drugą część tego filmu, w której będziemy właśnie robić tego naszego słodkiego burgera, cokolwiek to jest. Jeżeli ten film Wam się podobał, to zostawcie mi kciuki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.